Z bełchatowskiej karty Rodzina 3+ korzysta już ponad 2000 bełchatowian. Wkrótce będą ją mogły otrzymać kolejne osoby. Prezydent Marek Chrzanowski chce rozszerzyć projekt o rodziny, w których wychowuje się dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wychodzimy dziś z inicjatywą taką, która skierowana jest właśnie do rodzin, w których wychowują się dzieci niepełnosprawne. I bez względu na liczbę osób w tej rodzinie, ale jeżeli w takiej rodzinie jest osoba niepełnosprawna, dziecko niepełnosprawne, które wymaga specjalnej opieki, które chodzi do klasy integracyjnej, które ma orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, bo to jest pewna procedura. Chcielibyśmy, żeby te rodziny również mogły z tej karty skorzystać. Przygotowujemy zmiany do tej uchwały, która wprowadzała bełchatowską kartę Rodziny 3+, tak aby rodziny, w których wychowują się dzieci niepełnosprawne, rodzice, którzy wychowują dzieci niepełnosprawne, mogli z tej karty skorzystać wspólnie ze swoimi dzieciakami. Zarówno jeżeli będzie to jedno dziecko, czy też będzie tych dzieci więcej. Tym elementem łączącym z kartą Rodziny 3+ będzie niepełnosprawność w rodzinie i myślę, że ze zrozumieniem przyjmiemy to jako bełchatowianie. Wydaje mi się, że trud, który ponoszą rodzice wychowujące dzieci niepełnosprawne, jest na tyle olbrzymi i na tyle trudny, że warto również wesprzeć ich działanie, ich mozolny trud takim dokumentem, który do pewnych ulg będzie uprawniał i być może do pewnych działań będzie mobilizował, gdyż jeżeli będzie coś bardziej dostępne, być może będzie to udziałem również i tych rodzin. Bełchatów jako jedno z pierwszych miast w Polsce wyszło z inicjatywą włączenia do projektu rodziny wychowujące dziecko niepełnosprawne. Nie mamy rozeznania, czy karty dużych rodzin, bo w każdym mieście ta karta nazywa się inaczej, jest jak gdyby objęta rodzina wychowująca dziecko niepełnosprawne. Myślę, że jesteśmy jednym z miast, które będzie tu w tym zakresie prekursorem, być może za dużo powiedziane, ale nie traktujemy tego w kategoriach wyścigu o pewne tak jak wyzwania czy też zadania. Traktujemy to jako próbę podjęcia wsparcia dla tych ludzi, którzy dźwigają ten trud wychowania dziecka niepełnosprawnego. Wiemy doskonale, że ta niepełnosprawność niejednokrotnie uniemożliwia bycie aktywnym zawodowo. Trzeba poświęcić swoją karierę zawodową, swoje ambicje zawodowe, swojego rozwoju właśnie na poczet wychowania dziecka, które niejednokrotnie wymaga o wiele, wiele większego zaangażowania czasowego, emocjonalnego, niżeli normalny proces wychowania, taki oparty o te standardowe warunki, które mam nadzieję w mieście, w Bełchatowie tworzymy na dobrym poziomie. Dziś po ponad 2 latach funkcjonowania bełchatowskiej karty Rodzina 3+, widać, że wprowadzenie projektu było ze wszechmiar słuszne i zasadne. Ponad 2000 osób tą kartę dziś w Bełchatowie posiada, to jest ponad 400 rodzin, ponad 44 podmioty, które uwzględniają przywilej karty Rodziny 3+, z czego ponad prawie 11 pochodzi z terenu nie Bełchatowa, ale z zewnątrz. No, świadczy o tym, że warta ta akcja jest kontynuowania. Do tego dołączamy rządową akcję Dużej Rodziny, karty Dużej Rodziny, która wchodzi w życie. Nie wiemy jeszcze dokładnie, jak ona będzie wyglądała. Wiemy o tym, że będziemy ją wydawać, natomiast jakie będą przywileje z tego powodu, dziś jeszcze tych rozporządzeń nie ma. My natomiast kontynuujemy ten nasz pomysł, nasz bełchatowski pomysł, realizowany nie tylko w Bełchatowie, w wielu miastach w Polsce ten pomysł funkcjonuje. My jesteśmy nawet członkiem takiego stowarzyszenia miast, które wprowadziły kartę dużych rodzin. Dlatego chcielibyśmy tą kartę uaktualniać ze względu, z jednej strony, jeżeli chodzi o podmioty, które włączają się do tej karty jako podmiot, który respektuje kartę Rodziny 3+, bełchatowskiej karty Rodziny 3+, a z drugiej strony chcielibyśmy również
poszerzać grono tych, którzy z tej karty mogą korzystać. W ofercie przygotowanej przez miasto aktualnie znajdują się podmioty oferujące różne zniżki i preferencje. Wśród nich m.in. Miejskie Centrum Kultury, Miejski Zakład Komunikacji Spółka ZO, Górniczy Klub Sportowy SSA oraz ponad 30 prywatnych przedsiębiorstw, m.in. pracownie krawieckie, zakłady optyczne, gabinety stomatologiczne. Prezydent Bełchatowa zaprasza kolejne firmy do wspierania rodzin wielodzietnych. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Bełchatowa w Zespole do Spraw Pomocy Społecznej i Zdrowia.